Otóż Putin nie jest w stanie prowadzić żadnej wojny bez pieniędzy. Polska ostrzegała was, że jeżeli Unia uzależni się od Rosji, ona wykorzysta te pieniądze w złym celu. I zamiast wstrzymać deal z Putinem, wy co robiliście? Mściliście się na Polsce. Policzyłem. 41 debat i rezolucji uderzających w Polskę w tej kadencji. Między innymi za co? Za nieprzyjmowanie uchodźców. I co dzisiaj powiecie? Pokazujemy wam, czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców, których wytrzymacie zresztą w jakichś upokarzających obozach, a my prosto z granicy przewozimy do naszych domów. Prawie milion takich osób. A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje codziennie ludzi. 600 milionów dziennie. Jakaś refleksja? No pewnie, zobaczmy. Co mamy jutro w planie? Proszę bardzo, tradycyjnie, rezolucja z sankcjami. Na kogo? Na Rosję? Nie, na Polskę. Unia potrzebuje zmian, ale potrzebuje też komisji śledczej, która wyjaśni, kto doprowadził do tego, że Europa finansuje Putinowi wojnę. Za niemiecką butę i arogancję Europa już dwa razy płaciła wojnami. Nie możemy na to pozwolić trzeci raz. Aha, jeszcze powiem wam jedną rzecz. Wielu z was pewnie myślało, że Ukraina upadnie po dwóch dniach, a ona jak na złość walczy. Więc i wasze hełmy po 12 dniach wreszcie dotarły na Ukrainę. Gratuluję.